Cześć, z tej strony Jan Gaspie19, witam was w kolejnym filmu z Goticzka jedynki. Gramy tutaj sobie w starym obozie to i ważniejsze sobie po nim nie zwiedzamy. Została tylko tamta strefa, gdzie patrzę i jeszcze tutaj przyjść do końca, więc mogę będzie trochę wrócić. Przejdziemy sobie tędy. Zobaczymy jakiegoś typka, z którym będziemy mogli sobie pogadać. To jest cień. To się chyba nigdy nie skończy. Tutaj mamy Guy. Witam. Witam. Nie widziałem cię jeszcze tutaj. Jesteś nowy, prawda? Tak, trafiłem tu niedawno. Zdecydowałeś już, do którego obozu dołączysz? Nie, masz dla mnie jakieś sugestie? Cóż, to zależy. Każdy obóz ma swoje wady i zalety. Dopóki nie podejmiesz decyzji, możesz zostać tutaj. Właśnie zwolniła się jedna chata. Jakie są zalety starego obozu? Jeśli zapłacisz strażnikom za ochronę, będziesz mógł żyć we względnym spokoju. Strażnicy pilnują, żeby ich ludziom nie działa się krzywda. Poza tym, tylko tutaj dostaniesz towary z zewnętrznego świata po przyzwoitych cenach. W innych obozach zapłacisz za niefortunę. A co się dzieje, gdy walczy dwóch ludzi, którzy zapłacili za ochronę? W takiej sytuacji strażnicy po prostu się przyglądają, czekając, aż jeden z walczących zginie. Wtedy zabijają drugiego. Jakie towary są tu szczególnie cenne? Wszystko, co pochodzi z zewnętrznego świata. Chleb, ser, boczek, ale przede wszystkim piwo i wino. W kolonii wytwarza się tylko tę paskudną ryżówkę. Zawsze można zarobić na broni, a zbroje są niezwykle kosztowne. Strażnicy zdjęli zbroje z zabitych królewskich rycerzy. Zresztą łatwo ich rozpoznać właśnie po ich zbroi. Tylko strażnicy mogą takie nosić. Chyba dość już usłyszałem o starym obozie. Podoba mi się tutaj. Pierwotnie to dzisiaj miałem okazję zobaczyć, jak przyjął się filmik i na chwilę obecną jest 6 wyświetleń, jak na średnio tego kanału to jest nawet dobrze. Nagrywam też to dla siebie i pierwotnie rzecz biorąc chcę doprowadzić tą serię do końca, nagrać Gotika 2, tę Gotika 3 i wrócić sobie do goticzków z modyfikacjami, na przykład robić tutaj returning do Gotika 2, na przykład tutaj jest edycja rozszerzona Gotika, też można ją zrobić, przejść na nowo innym stylem. Jakie są zalety nowego obozu? Jeśli nie masz nic przeciwko poderżniętemu gardłu, możesz tam śmiało iść. Nie, nie jest tam aż tak źle, ale to zupełnie inne osiedle. Tutaj o względny porządek troszczy się Gomez. W nowym obozie natomiast pojęcie porządku nie istnieje. Jedyni ludzie, którzy mają tam coś do powiedzenia, to magowie wody. Ale oni spędzają całe dnie na badaniu bariery. Okej. A co przemawia za przyłączeniem się do sekty? Oto zapytaj już kogoś z obozu Bractwa. Kilku ich nowicjuszy zawsze kręci się po obozie. Jestem pewien, że udzielą ci wyczerpujących informacji. Osobiście nigdy tam nie byłem, ale jeśli wierzyć we wszystko, co o nich mówią, muszą być bardzo hojni. Ze wszystkich trzech osiedli chyba najłatwiej zostać członkiem obozu na bagnie. No, o chaty nie będę pytał, bo nie chcę być w starym obozie. Fletcher! Hej, ty! Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień! Tak? A dlaczego? Bo mnie tu nie ma! Czyżby? A gdzie jesteś? W tej chwili siedzę w zamku przy ognisku i popijam piwo. To jakim cudem z tobą rozmawiam? Nek gdzieś zniknął. Zwykle to on patroluje ten rejon. A dopóki nie raczy się tutaj zjawić, to rozkazał mi mieć oko na wszystko. Okej. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie. I raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Chodzi o Neka.
Tak? Żadnych wieści. Informuj mnie na bieżąco. A, czyli mogę tutaj dołożyć sobie... Przepuść mnie! No, przepuszczę cię. Reputacja bractwa, tutaj był zaginiony strażnik. Jaki zły obiecał mi wywieźć. Może patrzę mieszkańcy, bo że Arlen wiedzą, gdzie jest podział się Nek. Ale pierwotnie ja też wiem, gdzie podział się Nek. I poza tym można go łatwo znaleźć przy ewentualnym ekspieniu. I tutaj gdzieś jest kofer. Puno. To nie mój problem. Widzę, że znasz się na swoim fachu. Jeszcze nikt nie miał powodu do narzekań. I lepiej, żeby nikt tego nie robił. Każdy dureń potrzebuje miecza i to właśnie ode mnie dostają. Jak długo zajmuje wykucie jednego miecza? To zależy. Jeśli chodzi o najprostsze ostrza, wystarczy kilka minut. Oczywiście pod warunkiem, że jestem odpowiednio zmotywowany finansowo. Oczywiście świry pokroju świstaka muszą czekać na swoje cacka nieco dłużej. Dlaczego? Czyżby świstak za mało ci zapłacił? Nie, wręcz przeciwnie. Za swój ostatni miecz dał mi 150 bryłek rudy. Ale facet lubi bogate zdobienia i takie tam babskie fanaberie. A to oczywiście kosztuje. Hej, ciekawski z ciebie facet, kolego. Chętnie spróbowałbym sił jako kowal. Tylko nie wyobrażaj sobie, że tak łatwo jest wykuć solidny miecz. Co powinienem zrobić? Dobra, weź stal i rozgrzej ją nad ogniem. Potem rozbij ją na kowadle. Jak skończysz, włóż rozgrzane ostrze do wody, żeby je zahartować. Na koniec trzeba je jeszcze naostrzyć na kamieniu szlifierskim. Rozumiem. Oczywiście do tego wszystkiego potrzeba odpowiedniego wyposażenia. Mógłbym ci je sprzedać, jeśli chcesz. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zawsze to samo. To nie teraz. Zbieramy 1000 bryłek na ten, aby wejść do góry. Cień, kopacz, tu już nie ma tam zejście w dół, gdzie były te chrząszcze. To wróćmy sobie. Jumpujemy. Wiem, że to wygląda komicznie, ale to jest naprawdę szybsze. Rozumiem, że też właśnie bez debugu jest podwójnie. Niech. To nie mój problem. Niektórzy nigdy. Tu ktoś stoi. Mam już dość. Kim jesteś? Rączka. Chcę zostać cieniem. I co z tego? Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie. Okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Pierwotnie idąc jakby tymi tekst drogami, typu, że możemy tutaj stać cieniem tak dalej, to... Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a la snaf. Z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze 3 chrząszcze i parę piekielników. 5 powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Dobra.
Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Kim był człowiek, którego wysłałeś na poszukiwania przede mną? Nazywał się Nek. Chyba nie czuł się tu zbyt dobrze. Podejrzewam, że uciekł do nowego obozu. Wysłałem go po grzyby, ale nigdy nie wrócił. Koniec. Musisz uważać na to, co mówisz. Dobra. Idziemy. Kim ty jesteś? Wrzut. O nie! Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się, przyjaciel? Spadaj. Oho, nie jesteśmy w humorze, co? Lepiej będzie, jak pójdę z tobą. Powiedz, dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Myślałem, że to mnie nie spotka. O nie, on będzie za mną biegł teraz, jak debil. Dobrze, zgliczował się. Zostań tam. Zostań tam. I nie wracaj. Dobrze. Tego, masz coś dla mnie? Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty do starego obozu? Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Okej. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze Torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Kto może mnie czegoś nauczyć? Zacznij od Rączki. To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą cię czegoś nauczyć. Gdzie znajdę Rączkę? Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Dobra. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka ważna, skąd pewność, że Jan wyda ją komuś takiemu jak ja? Bo powiesz mu, że przysłał cię Diego. Tak zrobię. Okay. Gdzie znajdę starą kopalnię? Porozmawiaj z Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej bramy. Dobra. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Mogę ci pokazać, jak zwiększyć swoją siłę lub zręczność. Okej, okay. To wiemy, a nie mam punktów umiejętności. Wróć niedługo. Musisz się jeszcze wiele nauczyć. W tym odcinku, jak wywalimy wszystko... Trzymaj się. Nie wchodzi mi na razie opinia, wchodzi mi zrobienie zadań. Jak zrobimy te, pójdziemy po tą mapę, bo pewnie mamy tutaj test zaufania. Pierwotnie można zanieść tą listę do nowego obozu. Może. I jak ten film wrzucę, to będzie... On tutaj powinien stać. Jest Graham. Przysyłam mnie Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie, tylko 20 bryłek rudy.
Zaraz, Diego powiedział, że masz mi dać tę mapę. Nie zamierzam za nią płacić. A co mnie to obchodzi? Wiesz, ile pracy wymaga sporządzenie takiej mapy? 20 bryłek to moja specjalna cena dla przyjaciół Diego. Zwykle biorę 50. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. Patrz, co się wiecie. Chujem czasem. Mieliśmy stary obóz i tego, i mapę. A nowy obóz jest, jak idziemy właśnie w lewo z tą łąką, pójdziemy bardziej jeszcze w lewo, potem w prawo, tam to jest taki mostek. Kiedyś takie sprawy załatwiało się na... Się zgubiłem. Dobra, zobaczysz. Dobra, idziemy sobie po eksplicie w tym odcinku. I pierwotnie da się tą mapę dać chyba Laresowi. I żeby on nam potem ją oddał i potem damy ją Diego. I ja chyba właśnie to zrobię, bo chyba pierwszy raz będę dołączał do nowego obozu, bo jak grałem w Gothica, to jedynkę to raz grałem jako stary obóz, a raz jako bractwo. I teraz pierwszy raz wchodzę do nowego obozu. I to są kryte szczury. Sejwik. Dawno nie sejwowałem. Przuda na dupie nie mamy, więc dobrze. Trzeba jednego kryte szczura tutaj przeprowadzić. Jednego. Chodź tu. Jeden. Zasięg, bo nie tu biegnie. No, już napisałem przed tym pierwszym, nie? Drugi przybieg się tego. No miał tego. Jakieś dziwne hitboxy. Jednego potrzebuję znowu. Dobra, chodź tu. Ty nie uderzyłeś. Nie, HP po ci chyba kredy leciał. Dobra, weźmy sobie to mięso od razu. Jagody. Zapiszmy. Na początku będzie takie lamienie, bo będę próbował wbijać się w silniejszych przeciwników niż sam jestem. Na przykład na pewno na wilki nie pójdę. Ja już wiem, jak, wilki, jak w tej grze wilki napierdalają na samym początku. No chodź tu. Próbuję przeciwko na siebie. On chyba też pobiegnie. Nie, nie pobiegnie. Dobra. Chodź tu. Chyba niż wcześniej. Wyszło dobrze. Zapiszmy to. Bierzmy to ostatnie kreteczka. Angard! Kretoszczurze! Teraz możemy wziąć właśnie ten Udiega. Siła się to zwiększyć, albo jakąś broń jednoręczną, tak dalej. Piekielniki. Zapiszmy sobie. Tam ścierwojad. Na początku dużo save'ów będzie, żeby tego nie poginąć jak szmaty. Krwiopice też na początku gry są strasznie mocne, jak na Beziego. I zaczynamy krwawić, ja nie lubię tego efektu, naprawdę. Gutki zjedzone. Gra zapisana. Idziemy dalej. Idziemy expić w tą stronę.
weź, weź, nie denerwuj mnie. W początkowych punktach za szybko można klikać i dlatego Bezi nie ogarnia czasem. Dobra. Tam na dół na razie nie schodzimy. Tam dalej w głąb, o tam gdzie się patrzy, są zębacze. Więc you know. Pierwotnie pobiegamy się teraz naokoło starego obozu, pośpimy sobie jeszcze. Widzimy kolejnego ścierwojada. Więc przed tą walką, nie wiem, wypiję, zjem coś. Ryżówka. Rukowe ziele. Dobra. No dziabry, mój. Dobra, chowaj. Idziemy. Tam jest bateria norków, gdzie są ci ludzie. Pamiętam dobrze jeszcze tą grę. Wejdźmy tutaj, zobaczmy. To są kryte szczurowo chyba. Kim jesteś? Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda. Bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. Dobra. Sable. Tutaj mamy na boku. Pustomieski, czy tam coś w środku biega? Pustomieski, nie, biegają śmieszki. Jeden. Dwa. A ten drugi zaraz tu przyjdzie. Nie, dobra. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Ci się zbugowali na skalę, nie zabrali mi tego. Chodź tutaj. O nie! Dalej. Ja pierdzielę, jak się wystruszyłem. Bo on mi wbiegł za tego, za postać i tego, będzie nie ogarnął, że, jak ma go uderzyć. Dobra, save all szybki. Idziemy. Zabijemy go, bo ma chyba low HP jeszcze. W ogóle pod prawym się skacze też. Napój. Leczniczy. Dobrze, dobrze, fajnie. Dobrze, jestem po przerwie, przerwał mi nagrywanie, a my uciekamy! Przestańcie mnie gonić! Przestańcie mnie gonić! Przestańcie mnie gonić! Drugi przybiegł. Jagódki mi się zaraz skończą. Żeby sfejlować na ścierwojadach, ja pierdolę, dobra, lecimy. Zapisik szybki. Mimo, że mi skończyło nagrywanie, i tak nie skończę odcinka. Mimo, że już byłaby taka pora, ale chcę zabić te ścierwojady jeszcze. Zabij! Teraz tego! Mało brakowało. Jak to 35 minut maksymalnie chodziło, dobra. Zjedz mi to raz, to raz, to i to. Sejwik. Idziemy. Tutaj taka trochę lekka rzeź była. Ja pierwotnie zacząłem biegać za tymi gówniakami, jak miałem lepszy level, lepszy mieczyk, bo jak ulepszymy sobie postać, to możemy biegać z tym lepszym mieczykiem, co mamy w ekwipunku. Więc warto też byłoby tam wrócić do Diega i się jakby ulepszyć sobie siłę na początek, żeby mieć ten lepszy mieczyk. Potem byłoby warto jeszcze pójść sobie do tego Skatiego, żeby pójść po ten.
albo walkę broją jednoręczną, tam też dużo da. No tam jest dużo piekielników, tu też jest dużo piekielników. Kim wy jesteście? A, bo wychodzicie chyba tego. Kim ty jesteś? Cześć. Dokąd się wybieracie? Zabieramy wydzielinę pełzaczy zdobytą przez naszych braci w starej kopalni do Korkaloma. Codziennie udajemy się do kopalni po nową porcję wydzieliny. Co to za wydzielina? Pozyskujemy ją z wnętrzności pełzaczy. Przy odrobinie ostrożności można wyciąć ich gruczoły jadowe. Możesz mnie nauczyć pozyskiwać wydzielinę pełzaczy? Oczywiście. Natychmiast po zabiciu potwora wytnij jego gruczoły jadowe. Tylko pod żadnym pozorem nie wolno ci ich uszkodzić. Po co Korkalomowi ta wydzielina? Z tego co wiem, przyrządza z nich napój, który zwiększa magiczne zdolności nowicjuszy. Przygotowujemy się teraz do wielkiego przyzwania, więc potrzebujemy jak najwięcej tej wydzieliny. Przy pomocy tego napoju nowicjusze przywołają śniącego. Okej. Czy macie już wystarczająco dużo napoju, by przywołać śniącego? Niestety. Nasi myśliwi polują na pełzacze dniem i nocą, ale wciąż nie mamy dość wydzieliny. Okej. A tutaj też kretoszczurki chcę też zabijać, bo chyba tam w środku coś będzie. Tam coś leży, tam ktoś leży chyba. Więc ten kretoszczurek będzie bardzo dobry. Pożywienie dla mnie. Dobra, odejdźmy od nich. Dobra. Fajnie, żeby nie przyłożyło. Czekaj. Owaj. Zjedz. Dobra, zapisz. Nie, żebym był taką fajką miękką, żeby tego co chwilę zapisywać. O nie, spierdolaj. Gonią mnie? Gonią mnie dwa. Run, ale nie pod bramę. Dobra, przestały gonić. Niech ten jeden wróci. Ukryte szczury na początku gry są ciężkie. Wiem, że pojawiają się w dwójce na początku, na pewno. Jaskiniach, ale nie wiem, czy pojawiają się w trójce. W trójce są na pewno ścierwojady takie z piórami i są krwiopijce, które zatruwają i trzeba bardzo szybko wziąć wtedy jakieś lekarstwo. I pierwotnie będę teraz jak stałek debil? Nie, rusza się, dobra. Będę robił wojnę partyzancką. Mnie za tą HP, teraz ty. Wiedziałem, że mnie zabijesz. Bo się zbagowałem w jego ciele, nie mogłem wskoczyć. Dobra, jeszcze raz. Chodź tu. Dobra, chodź tu. Trzeba się cofnąć kilka razy, bo jak wejdę w niego, to nie ma już szans, żeby go zabić. Kryt wszedł, dobra. Dobra, trzeba teraz szybko coś zjeść. Lecimy, gryź to mięsko, gryź, na pewno nie dostaniesz choroby wenerycznej. Nie wenerycznej, tylko boleriozy, nie, to była salmonella, ta. Dobra, zbierajmy te gorzkie chleby, piekielniki i tak dalej. One się przydają do chyba many i jednocześnie ta misja na nie jest. I tych chrząszczy tam się pozabija. I widzimy tutaj strażnika i jest to martwy strażnik Bruka Rudy i amulet martwego strażnika wybito na nim litery NEK. I ma fajne bonusy i sobie od razu go założymy. Wyszczerbiony topór. Zioła uzdrawiające jabłuszko. Jak zje się 20 jabłek, to chyba jest siła plus 1, tak było przynajmniej w dwójce. Albo jak było takie zielone jabłko, to dawało siłę plus 5. O, to rzadkie jabłko. Tutaj widziałem więcej piekielników.
powiedzmy sobie, gdzie weźmy je, powiedzmy. Lecimy. Dojedziemy jaszczury i ścierwojady. Ścierwojady jeszcze możemy pozabijać, ale też jaszczury będą problematyczne. Jeśli pozabijamy jaszczury, to ja mam pomysł, żeby dla tego Dextera wsiąść, pójść do... Nie jaszczury. Jeśli pozabijamy ścierwojady, mam pomysł, żeby wziąć, poprosić jakiegoś typa, żeby zaprowadził nas do właśnie bractwa. Ponieważ ja wiem, że boty działają tak, że jeśli weźmiemy kogoś w eskortę, to jego, jak on sobie zabije, to doświadczenie wchodzi dla nas, więc to będzie bardzo dobre. Próbujmy wejść tutaj. Nie wejdziesz, Bezi. Na pewno. Wejdziesz. Teraz wejdź tu. Nie wejdziesz. No dobra. No ale ja tym oto tutaj akcentem zapisanej gry. Czyli teraz trochę tego failów było. Ja będę was żegnał. Na razie, cześć, do widzenia.